Siema, słuchajcie, dzisiaj, już wczoraj opracowywałem wszystkie tabele na nowy sezon. W sensie wszystkie, no, top 5 plus ekstraklasa. I stwierdziłem się za nimi podzielę. Będę miarę ją omawiał, ale jest tego dużo. A nie chcę, żeby film wyszedł jakiś bardzo mega długi, chociaż tak on nie wyjdzie długi. Więc krótko na temat, pierwszą jaką mam, to jest La Liga. Lecimy. Polecimy od końca. 20 Mallorca, Beniaminek, 19 Elche i 18 Cadiz. Te drużyny typuję do spadku. Dalej, 17 Osasuna, 16 Rayo, 15 Alaves, 14 Espanyol, 13 Getafe, 12 Bilbao, 11 Valencia, 10 Levante, 9 Celta, 8 Betis, 7 Granada, 6 Sevilla, 5 Sociedad, 4 Villarreal, no i top 3, 3 Real, 2 Atletico i 1 Barcelona. Zastanawiam się, tutaj jest duży problem, żeby dać kogoś na to mistrze, ponieważ nie chcę się wierzyć chyba nikomu, że Atletico wygra po raz drugi. Real ma duże problemy, teraz odszedł Ramos, nie został nikt wzmocniony, chociaż nie wiem, jak to będzie z tym Mbappe, czy w końcu przyjdzie, czy nie. I Barcelona na ten moment, oczywiście ja jestem kibicem, a to może być też obiektywne, ale myślę, że wygląda po prostu w tym momencie najlepiej. Atletico też, ale po prostu przez problemy Realu, to że Atletico już wygrało, a nie chcę mi się wierzyć, że wygra drugi raz, to po prostu typuje Barcy na mistrze. No i tak, coś jeszcze tutaj chciałem większego powiedzieć, chyba nic. Dobra, teraz ekstraklasa. Pierwszy raz to jest 18 drużyn, typowałem to wczoraj. Tak, 18 Radomiak, klub, którego dawno nie było w Ekstraklasie, więc myślę, że raczej nie urwie dupy. 17 Stal Mielec i 16 Górnik Łęczna. Z bólem serca, ale uważam, że niestety klub z Lubelszczyzny nie powodowała, żeby utrzymać się najdłużej w Ekstraklasie. 15 dałem Wartę Poznań. 14 dałem Termalikę, ponieważ jest to Beniaminek, który już jakiś, no niedawno w sumie, jeszcze grał w Ekstraklasie, więc na doświadczenie poza tym sprowadzali bardzo fajnych zawodników, więc kolejny plus. Więc tak, 13 Śląsk, 12 Wisła Płock, 11 Wisła Kraków, 10 Krakowia, 9 Raków, 8 Piast, 7 Zagłębie Lubin, 6 jest Pogoń, u mnie 5 jest Lechia, 4 Jagiellonia, 3 jest Górnik Zabrze przez Podolskiego, 2 Lech Poznań, no i 1 miejsce Legia, ale to raczej nikogo chyba nie zdziwi. Więc to była ekstra klasa. Czy coś było? Śląsk jest nisko, bo po prostu o nim zapomniałem, a jak było, to wpisałem go, więc to bym nie śmiał. No i w sumie chyba tyle, myślę, że tak miał realistycznie. Bundesliga. To tak, 18 daje Grut, 17 Arminie. Arminia myślę, że spadnie, ale nie ostatnio. Grut myślę, że po prostu nie mają na tyle składu, żeby się utrzymać. I ostatnie, i przedostatnie, i 16 daje Bochum. Dalej, 15, czyli utrzymany już pełny, 15 FC Köln, 14 Mainz, 13 daje Hertę, myślę, że kolejny sezon z rzędu będzie po prostu dla nich słaby, 12 Freiburg, 11 Augsburg, 10 daje Eintracht, ponieważ bardzo myślę, że słabo im pójdzie, zwłaszcza jak teraz stracili André Silva, 9 daje Stuttgart, 8 daje Hoffenheim, 7 daje Union, z tego względu, że po prostu mają genialną politykę transferową, teraz naprawdę ciekawy zawodników sprowadzali, więc liczę na nich. 6 Wolfsburg, 5 Mönchengladbach, 4 Bayer 04, miejsce 3 BVB i teraz ciekawostka. Na pierwszym miejscu nie dałem Bayernu, tylko daję Lipsk, bo liczę na to, że w końcu będzie ten sezon, że ktoś przełamie w hegemonię Bayernu i chciałbym, żeby to był właśnie RB Lipsk. Dlatego daję RB Lipsk, zwłaszcza że teraz mają świetnego snajpera, jakim jest André Silva, więc a Bayer daje na drugim. Przede wszystkim, Nagelsmann jest o czym, jak sobie poradzi w Bayernie. No i po prostu, jakoś tak wydaje mi się, że Lipsk może, chociaż też tam u nich to nie jest pewne, ale liczę na to. Dalej mamy Premier League.
No, nie, chyba ten filmik potrwa jakoś tak bardzo długo. Dobra, do spadku typu je Brentford, Norwich oraz Burnley. Tak, Brentford, najsłabszy chyba Beniaminek, więc nie ma co o nich mówić. Norwich, coś jest w tym klubie, że ich lubię, tylko wydaje mi się, że nie mają wystarczająco kadry jeszcze, żeby się utrzymać. Znaczy, że oczy Błędia. Przyszedł do nich Rashica, który nie wiadomo jak się sprawdzi w tym Premier League. I ogólnie jakoś tak nie wiadomo co. I 18 Burnley, już rok temu byli chyba przez strefę spadkową, więc w tym roku typu ich do spadku, bo oni się po prostu irytują, że nie chcą spać. 17 Aston Villa, 16 daje Watford, bo myślę, że uda im się utrzymać w ekipie szatrzeni. 15 daje Leeds, czyli klub Klicha. 14 Crystal Palace, 13 Newcastle, 12 daje Brighton, 11 Southampton, 10 daje West Ham. 9 Wolverhampton, 8 Leicester, 7 Arsenal, 6 Tottenham, 5 Everton, 4 Manchester United, 3 Manchester City, 2 Liverpool i 1 miejsce Chelsea. Ale to typuje to z tego względu, że myślę, że jeżeli by się sprawdził taki transfer Haalanda, to kurde, oni mają szansę powalczyć o to, bo to, że Lidy Mistrzów już zawojowali z tymi transferami, to wiadomo, ale teraz przydałoby się taki sam, żeby w końcu wygrać to mistrzostwo po kilku latach, bo ostatnie mistrzostwo było w 2017, więc kawał czasu temu. Liverpool daje na drugim, bo Van Dijk wróci i myślę, że będzie to lepiej, zwłaszcza, że będzie jeszcze Ibrahima Konate. Więc tak typuje tabelę Premier League. Możecie pisać w komentarzach, czy się zgadzacie z tymi typami, czy nie. No i ostatnie dwie ligi, Ligue 1 i Serie A. Dobra, może zacznijmy od Serie A, bo tam myślę, że to jest miano jeszcze poukładane normalnie. Bo tutaj to jest trochę śmiesznie. 20 Salernitana, 19 Specja i 18 Udinese. 18 Udinese zdaje z tego, że spadną, że nie ma już dwóch najważniejszych piłkarzy, czyli De Pola i Musso. Więc raczej spadną. 20 Salernitana mnie nie przekonuje. A Specja po prostu myślę, że fajnie, że się pokazali, ale drugi sezon już raczej będzie dla nich taką weryfikacją, że jednak powinni spaść. 17 Genoa. To będzie chyba kolejny rok rzędu, że się po prostu utrzymają jakimś cudem. 16 Empoli się utrzyma, myślę, że było za to zasłużyli. A na nim daje Wenecja. Ale dlaczego? Szczerze, to było coś takiego, że jak rok temu dużo osób typowało Specję do spadku, to Specja wszystkich zaskoczyła, więc myślę, że dlaczego Wenecja z najbardziej przereklamowanego miasta włoskiego ma tego nie zrobić. 14 daje Hellas, 13 Bologna, 12 Torino, czyli będzie upgrade, myślę, że względem tego co było. 11 Sampdoria, 10 Fiorentina, 9 Cagliari, 8 Sassuolo, 7 daje Napoli. To wynika głównie z tego, że znowu nie zapomniałem. No, taki jestem jedny, ale to co się będzie działo tam w Ligue 1, to się nie dziwicie. 6 dałem Lazio, 5 dałem AS Rome, 4 dałem AC Milan, 3 Atalanta, 2 Inter i 1 dałem Juventus. Juventus dałem 1, bo wraca Allegri, czyli to czuję, że znowu w hegemonia Juventusu wróci na właściwe tory. Chociaż sądzę, że Inter z Simone Inzaghi może z nimi powalczyć. Także to jest Serie A i jest teraz największy jaja, czyli Ligue 1, ale słuchajcie, ja się na tej lidze słabo znam, więc i też bo zapominałem kilku klubów, dlatego jest taka, że dlatego tak, do spadku Stade Reims, znaczy do spadku Lens i Troyes to jest klub, który awansował, Lens to jest klub, który zrobił niespodziankę i był chyba 6 albo 7. Stade Reims będzie grał w tych eliminacjach i tutaj muszę przeprosić, ponieważ myślałem, że noc spadło, ale nie, oni grali w jakichś tam chyba barażach i się utrzymali, dlatego tak. 17 daje Angels, 16 właśnie daje Nantes, klub Waldemara Hity, 15 Strasbourg, Karola Fili, 14 Bordeaux, 13 Lorient, 12 Saint-Étienne, 11 Clermont, to jest kolejny Beniaminek. Beniaminkami są Troyes. A, dobra. 13, 11 Lorient, 10 Metz. Też jakoś tak wyszło, że są tutaj. 9 dałem Stade Rennais, 8 jest Nica, 7 dałem Montpellier,
Szóstą dałem Brest, ale to wynika właśnie z tego, że zapomniałem ich dać gdzieś niżej, bo myślę, że dałbym raczej ich niżej. Dałem na przykład Saint-Étienne czy Montpellier. Piąty dałem Lyon, czwartą dałem Marsylię. Chciałem dać ją wyżej, ale myślę, że to by jednak, że ciężko będzie im od razu wszystkich piłkarzy, których teraz sprowadzali, zebrać w kufie, żeby udało się grać razem, ponieważ wiecie, przyszedł już De La Fuente, został wypożyczony Lopez, wypożyczony Guendouzi i ktoś jeszcze przyszedł. A, i Sengilson wypożyczony, więc może być, to wygląda na pewno dobrze, tylko problem będzie, żeby to poukładać. Ale czwartym się tak. Trzecie dałem Lille. Tam wiem, że pewnie będzie niżej raczej, z tego względu już tam wiadomo, posypały się rzeczy, odszedł ten trener. Zobaczymy, czy składnie zostanie powykupiany. Więc to może być drugie dałem Monaco. Rok temu już zaskoczyli w sumie z tym nowym trenerem Kowacem, bo to, co oni grali, to było po prostu w sumie spoko. I teraz to byli do wicemistrzostwa, bo w pierwszym miejscu zajmie PSG. A to jest raczej po pierwsze z tego względu, bo to jest PSG, a po drugie w składzie, w którym macie Wijnalduma, Ramosa, Donnarumę i Hakimiego i ktoś może jeszcze tam przyjść, to nie ma opcji, żeby to nie wypaliło. Nie ma opcji, żeby to... Jeżeli oni nie wygrają tej ligi z takim składem, to ja się naprawdę będę mocno zastanawiał, co się tym dzieje. Ale raczej wiadomo, że to wszyscy liczymy o Ligę Mistrzów niż o tą ligę, bo to jest raczej... To będzie w pierwszych trzech kolejkach już sobie załatwił tą ligę i to będzie tyle. I to myślę, że byłoby na tyle. Tak jak rok temu typowałem, tylko nagrałem chyba każdy film osobno z tymi typami, bo chyba nie było jeszcze wiadomych rok temu przed rozpoczęciem Serie A i La Liga niektórych pleniominków, więc trzeba było trochę poczekać, ale się udało. Typy widzieliście. Więc teraz to są moje typy. No i wiadomo, pod koniec sezonu biorę ten zeszyt i sprawdzamy, co się sprawdziło, co się nie sprawdziło. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Elu.